Cześć, ja się nazywam Rafał Bielawski, prowadzę serwis iFixThis. Pokazuję na YouTubie, jak naprawiam różne rzeczy, głównie sprzęt Apple, iPhony, MacBooki. Czasami zdarzają się jakieś inne dziwne rzeczy, a dzisiaj zobaczymy sobie iPhone X w wersji 64 GB, kupiony za 250 zł, totalnie martwy, zupełnie nie działa. Zobaczycie, czy to urządzenie uda się naprawić i czy to był dobry interes, czy opłacało się kupować uszkodzone urządzenie za 2,5 stówy. Czy da się na tym cokolwiek zarobić, naprawić, czy będzie totalna klapa? Nie mam pojęcia, ale zapraszam do oglądania. To jest to urządzenie. Przyznam się bez bicia, że je wcześniej otworzyłem i mniej więcej zauważyłem, co jest grane w tym urządzeniu, ale wy tego nie widzieliście jeszcze. Za chwilę to zobaczycie. Urządzenie faktycznie się nie uruchamia. A dlaczego? Mamy kompletne zwarcie 2 ampery. Więc coś prawdopodobnie jest uszkodzone na poziomie płyty głównej i tyle się zgadza na tą chwilę, jeżeli chodzi o uszkodzenie. Trzeba wyciągnąć płytę, rozpiąć wszystkie elementy i się okaże, czy uszkodzenie jest w innym miejscu, czy faktycznie na poziomie płyty głównej. Okay, większość rzeczy jest odłączona. Powtarzamy test. Sobie zmniejszę prąd. Zwarcie nadal ma miejsce. No to trzeba wyciągnąć płytę główną i się jej przyjrzeć. Wydaje się, że nigdy nikt tej płyty nie naprawiał, więc mamy szansę na powodzenie w naprawie. Za chwilę zobaczymy pod termowizją, czy z tej strony da się coś dostrzec, czy jednak uszkodzenie jest pomiędzy warstwami, pomiędzy płytkami, bo ta płyta główna to jest rodzaj kanapki. Dolny laminat, górny laminat nalutowany jest na ten łącznik, który spaja obie części. Żeby dostać się do elementów, powiedzmy, wewnątrz, trzeba to rozlutować i wtedy dopiero jest dostęp do elementów. W tej chwili mamy tylko powierzchowny dostęp do niektórych elementów. Tutaj jest pamięć flash pod tą naklejką złącza, żyroskop, czujnik ciśnienia, jakieś pomniejsze elementy, termowizja i zobaczymy. Po drugiej stronie płyty głównej tam jest tranzystor rozdzielający sekcję zasilania BAT main. No i najprawdopodobniej na nim się odkłada prąd zwarcia. Ale zanim to jeszcze rozlutuję, to sprawdzę, czy może z tej strony nie ma jakiegoś elementu, bo czasami się zdarza, że w międzyczasie odkleję jeszcze te pianki. Tutaj jak widzicie, płyta grzała się mniej więcej nad tą tuleją. Tu nic nie ma, więc nie ma co się grzać. Dlatego właśnie stwierdziłem, że to prawdopodobnie rozgrzewa się tranzystor, tak zwany BAT main. Pianka zdjęta. Jest jeszcze jedna pianka. Też ją sobie odkleję. Urządzenie musiało przechodzić jakiś serwis, bo ktoś nie trafił w tulejkę wkrętem i usilnie chciał ją wkręcić i powstał taki zadzior. Natomiast z tej strony nic szczególnego nie widać. Więc najprawdopodobniej będzie trzeba rozlutować te płyty główne. Podgrzewacz się rozgrzewa.
można to wyłączyć. Ja sobie trzymam jeszcze płytę w powietrzu, żeby ona, powiedzmy, trochę temperatury straciła. Jak widzicie, ma to formę kanapki, tą płytkę bierzemy pod mikroskop, bo wydaje mi się, że zwarcie będzie miało miejsce właśnie na tej części płyty głównej. Najpierw wizualna inspekcja. Może uda się dostrzec uszkodzony element gołym okiem. Nie zawsze się to udaje. Czasami coś tam można zauważyć. Ja w tej chwili nic szczególnego nie widzę, co sprawia, że za chwilę wlutuję się tutaj w linię zasilającą i może coś się wyjaśni. VDD main to jest to, co nas interesuje. To jest jedna rzecz, gdzie może być zwarcie. A druga rzecz to tutaj PPVDD Boost. Tutaj też często dochodzi do zwarcia. Najpierw sprawdzimy PPVDD Boost i się okaże, co z tego wyniknie. PPVDD Boost jest trochę wyżej. To są tutaj te elementy i można sprawdzić, czy zwarcie ma miejsce. W mainie czy w VP? Boost. A raczej wydaje się, że w mainie. Dobra. Które to kondensatory są w mainie? Cała linia tych. I co? Tu nie ma zwarcia. A nie, dobra, tu jest taki, jakby to powiedzieć, lakier. Trzeba było go zdjąć, ale właśnie widzę, że to zwarcie jest takie nie do końca. To co, może coś na dolnej płycie, bo też się czasami tak zdarza, że problem leży w dolnej części płyty głównej. Dół też jest zasilany i zwarcie potrafi być na spodniej części płyty głównej. Szybki rzut oka. Czy coś tutaj widać z tej strony? Tak bym powiedział, że nie bardzo. To już wam pokazuję, gdzie tutaj może być jeszcze zwarcie. Okej, już sobie wypatrzyłem element do pomiaru i zobaczymy, czy tutaj będzie zwarcie. Tak, zwarcie mamy na dolnej części płyty głównej. Teraz się tutaj podłączę z pominięciem zasilania bateryjnego. Wepniemy się bezpośrednio w linię. Będzie zwarcie. Jest piękne zwarcie. Zobaczymy zatem, czy uda się zobaczyć. Prąd zwiększamy, żeby ładniej było to widać. Jest element, który się grzeje. No i tak na moje oko. Teoretycznie. Coś tutaj, albo uszkodzone zasilanie. Zasilanie basebandu. Trzeba oczyścić to i jeszcze raz się temu przyjrzeć. To jest niestety bardzo duży patyczek w stosunku do tych elementów, ale tak, mamy kondensator. Teraz postaram wam się pokazać, po czym to stwierdziłem. Czy uda się pokazać, że ma rozwarstwioną okładzinę?
Tak, widzicie, jest pęknięty. To jest ten kondensator. I widać właśnie piękne pęknięcie od góry. Trzeba go wylutować. Przygotowuję sobie tutaj płytę dawca, żeby pobrać element. Nawet udało mi się ściągnąć jakiś drugi kondensator i go wylutować. To już z temperaturą nie szaleje. Delikatnie będę to rozgrzewał. Wspomogę się lutownicą. Dobra. Troszeczkę to przeczyszczę, ale nie za dużo, bo nawet nie ma takiego miejsca. I co? Teraz pozostaje zmierzyć, czy mamy zwarcie, czy też nie. Pamiętacie, punkty, które lutowałem, były tu? Nie ma zwarcia z tej górnej części płyty. Trzeba zdjąć to całe poiwo lutownicze i po kolei będziemy jechać i ściągać to spoiwo. Minęło kilka dni i mamy naszą płytę polutowaną. Jeszcze nie sprawdzałem, czy ona działa. Trzeba by zobaczyć najpierw, czy faktycznie zwarcie zupełnie ustało. Końcówka jest odpowiednia do modeli od 8 do XS Max. Odpalamy zasilacz. Nie ma zwarcia. Jeżeli nie ma zwarcia, to można spróbować złożyć tą płytę. Ok, zaraz będzie pierwsze uruchomienie tego sprzętu. Zobaczymy, czy ono się uruchomi. Trzymajcie kciuki. Znowu podłączam taśmę z zasilaniem, z zasilacza. Kontrolowane warunki uruchomienia w pierwszym rzędzie. Chcę zobaczyć, czy prąd rozruchowy jest ok. Podobno telefon ma ustawiony kod blokady. Na razie jest dobrze. Jest jabłko. Mamy jabłko. Jest połowa sukcesu. Ten sprzęt się w ogóle uruchamia. I też ekran działa, bo nie wiadomo, w jakim stanie był ten sprzęt. Jest. Uruchomił się. Dotyk działa. Jest kod blokady. Tak jak wcześniej powiedziałem, klient ustawił jakiś kod blokady. Trzeba ten sprzęt wyłączyć. Odtworzyć oprogramowanie. Sprawdzałem na stronach, które służą do weryfikacji iClouda. iCloud jest ściągnięty, więc jest szansa, że będzie wszystko ok. Zweryfikuję jeszcze, czy ten telefon się ładuje, bo tu jest kilka czynników, które trzeba jeszcze sprawdzić. Jak to wygląda? Jaki prąd pobiera telefon w trakcie ładowania? Jest ok. Mamy tutaj w tej chwili prawie 2 ampery prądu. Ładuje. Uruchomił się. Uruchomił. Uruchomił
75% naładowania. To jest bardzo ciekawe właśnie. Bardzo często przy takim dużym zwarciu bateria, w sensie kontroler baterii odcina ją i ona się nie rozładowuje. Ja naprawiam takie urządzenie, uruchamiam płytę główną, podłączam do ładowania, cyk, 90% naładowania. To jest jakby zagadkowe i ciekawe jednocześnie. Spróbuję odpalić w tryb awaryjny telefon z tego mojego pięknego kabelka. Zobaczymy, czy to się powiedzie. Mamy tryb awaryjny. Teraz mogę odtworzyć oprogramowanie. Oprogramowanie odtwarzam TrueToolsem. Najczęściej mam go pod ręką. Jak widzicie, pasek postępu jest, pojawił się, jest bardzo słabe widoczne, szare tło, to potrwa trochę. Jest. Jesteśmy. No to sprawdzimy, czy się aktywuje. Ja jeszcze mam taki bajer, że mogę się wspomóc poprzez tableta i sobie od razu tutaj przypiąć pod mojego iClouda. Zaraz wam to pokażę, jak to wygląda. Na tablecie został wykryty ten telefon, mógłbym kliknąć, kontynuować i od razu to by poszło, ale nie będę tego robił. Nie taka jest idea w tej chwili moja. Przez TrueToolsa go aktywowałem, teraz trzeba przejść menu całe, dlatego to już było dalej, nie musiałem łączyć się do sieci Wi-Fi. Teraz najważniejszy krok tak naprawdę, czy ten telefon był na prabędzie bardzo dobrym interesem, czy tylko takim sobie. Face ID, konfiguracja Face ID, mam tutaj ten ekran trochę otworzony. O, widzicie, lipa. Funkcja Face ID została wyłączona. Więc niestety z jakiegoś powodu najczęściej albo upadek, albo zawilgocenie. Niestety Face ID nie funkcjonuje i to jest bardzo częste przy kupowaniu urządzeń właśnie skądś tam uszkodzonych i tak dalej. No zobaczymy teraz pozostałe rzeczy. Kamerka. Główna kamera w trybie razy dwa jest OK. Kam też jest OK. I prawdopodobnie portret nie będzie funkcjonował. Dokładnie tak. Jak widzicie, jest odsunięty obiektu, to znaczy, że Face ID nie działa. Czyli nie był to super interes. Co my tutaj mamy? W sieci Wi-Fi widzi? Czy nie widzi? Widzi sieci, więc jest OK. Baseband, czy jest widoczny?
E-mail widzi, jest OK. Switcha czy działają? Regulacja głośności działa. Co tutaj jeszcze można szybko zweryfikować? Dyktafon. Testowe nagranie. Wszystko jest OK. Kompas funkcjonuje. Miarka. Pewnie to mnie poziomica interesuje, bo tutaj można sobie zobaczyć, gdzie jest wypoziomowane biureczko. Jest OK. No, z takich powiedzmy najważniejszych rzeczy to jest to. Co jeszcze? Bateria. Zobaczymy, w jakim jest stanie. Kondycja baterii, niestety serwis, 79% zużycia. No, urządzenie nie jest nowe. Więc jak myślicie, za 2,5 stówy to był dobry interes. Ekran jest oryginalny, świeci ładnie. Telefon, jeżeli chodzi o korpus, jest w niezłym stanie. Więc ogólnie za 250 zł, no, naprawa nie była taka prosta. Nie każdy jest w stanie wykonać takie czynności, jakie ja tutaj wykonałem. No ale powiedzmy za 2,5 stówy nie był to zły interes, bo urządzenie działa, nie ma iClouda. Poza Face ID wszystko funkcjonuje. A wy napiszcie w komentarzach, czy kupilibyście uszkodzony iPhone X w wersji 64 giga, albo nie tylko, właśnie za 250 zł. Czy waszym zdaniem to jest dobry interes, czy kasa wyrzucona w błoto? Czy jest sens kupować takie urządzenia, czy jednak nie? Dzięki, do zobaczenia.